potrzeby waszego szpitala. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Może trochę historii, którą wcześniej nie wspomniałem. My jako McDonald's i franczyzobiorcy od 30 lat staramy się wspierać lokalne społeczności. Angażujemy się w lokalną pomoc, między innymi wspierając kluby sportowe, domy dziecka, szpitale. No i właśnie, poprzez wsparcie szpitali, wspólna nasza inicjatywa, czyli McDonald's, Fundacja Ronalda McDonalda, bo my jako franczyzobiorcy jesteśmy przyjaciółmi Fundacji Ronalda McDonalda, a wspieramy tą lokalną społeczność i wspólna inicjatywa to właśnie łóżka dla rodziców. A w 2023 roku przekazaliśmy około 200 łóżek, teraz w tym roku planujemy przekazać około 300 łóżek. A łóżka mają zapewniać bliskość, dlatego takie pytanie zadałem. Cieszę się, że one tą funkcję spełniają, tak? A dlatego też przekazujemy kolejne łóżka. Łóżka zapewniają bliskość, no a ta bliskość jest bardzo ważna dla dzieci i dla rodziców w momencie hospitalizacji. Trochę więcej może o fundacji. Od 2020 roku fundacja działa. Fundacja została założona przez McDonald's Polska. A najważniejszymi programami są przede wszystkim domy Ronalda McDonalda. I tu trzeba dodać główną priorytetową sprawę, że te domy są bezpłatne dla rodzin. Domy są zlokalizowane w pobliżu szpitala, żeby było dogodnie się po prostu poruszać. Te domy są zlokalizowane w ten sposób, żeby wpływać na komfort pobytu rodzin, ich dzieci. W domach Ronalda McDonalda są różne pomieszczenia socjalne, między innymi kuchnia, gdzie można przygotować wspólny posiłek, pralnia, no ale przede wszystkim pokoje, które są bardzo komfortowe. Proszę nam wierzyć na słowo, bo byliśmy w tych domach. Byliśmy w domu w Warszawie, który został założony w 2021 roku. Drugi dom Ronalda McDonalda w Krakowie został założony w 2015 roku. I teraz trwa budowa trzeciego domu w Międzylesiu koło Warszawy. Więc pokoje spełniają swoją funkcję, wpływają na komfort, a łóżka w tych pokojach są bardzo wydatne. Kolejnym programem fundacji jest akcja Nie nowotworom dla dzieci. Chodzi między innymi o to, że ambulans mobilny przemieszcza się po całej Polsce i wykonywane są badania w celu diagnostyki chorób nowotworowych dla najmłodszych pacjentów. I to też jest to super rozwiązanie. Jeszcze raz cieszę się, że mogę pomóc. Cieszę się, że możemy dołożyć cegiełkę w tym momencie dla pobytu, komfortu dla rodzin i dzieci. I mam nadzieję, że ponownie sprzęt medyczny, który również przekazujemy, usprawni waszą ciężką, codzienną pracę. Proszę bardzo, to dla was. Korzystajcie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy ponownie. Ja jako 17-letni dyrektor szpitali, tak w kilku miejscach zarządzałem szpitalami, przypominam sobie czasy, kiedy na oddziałach pediatrycznych ludzie nocowali ze swoimi dziećmi, przywożąc swoje karimaty, swoje śpiwory, gdzieś tam się wpychali pod te łóżka dzieciaków, żeby jakoś się upchnąć na noc. To było straszne doświadczenie i tak prawdę mówiąc brakowało tego. Brakowało szpitalom jakiegoś takiego fajnego rozwiązania. Co prawda nie ma systemowych rozwiązań, więc musimy sobie albo sami radzić, albo przy pomocy kogoś, kto ma pomysł. Dlatego bardzo sobie cenimy taką inicjatywę, taki pomysł. Te łóżka się sprawdzają, są wygodne, co potwierdzają i pracownicy w oparciu o oceny rodzin i dzieciaków też, które mają dodatkową trochę atrakcję, bo u siebie na sali mogą sobie trochę poskakać, poleżeć, pobawić się, mają miejsce i przestrzeń dodatkową, miękką i wygodną. No cóż, my ze swojej strony bardzo dziękujemy za tę inicjatywę, bardzo dziękujemy za dotychczasową pomoc. Dziękujemy za to, co dzisiaj Państwo też nam dostarczyliście. Fajne wsparcie, bardzo to sobie cenimy. Pewnie dzieciaki i rodziny jeszcze bardziej będą to sobie cenić i chwalić. Mamy dostosowane, w miarę przystosowane oddziały, fajnie wyglądające. Brakuje czasami tego właśnie jeszcze, no tej takiej wisienki na torcie przysłowiowej. Te łóżka też takimi mogą być. Jeszcze raz dziękujemy, liczymy na Waszą współpracę, a generalnie zachęcamy wszystkich, którzy mają możliwość wspierania takich fundacji, bo sami wiemy, że sami są fundacje, które istnieją same dla siebie,
a są fundacje, które istnieją dla potrzebujących, dlatego to, o czym Pan mówił, no, wielki szacunek i podziękowania za to, co robicie. No i ze swojej strony mogę tylko zachęcać, bo to są też te takie puszki, które stoją w restauracjach, tak? Mogę jedynie zachęcać do tego, żeby zawsze coś tam wrzucić i wesprzeć tę fundację. Rzeczywiście, skoro efekty są takie i inne, te domy pomocy, to jest po prostu rzecz, która jest niezbędna w każdym społeczeństwie, nawet w społeczeństwie bardzo bogatym, zamożnym. Tak, bo przecież ze służby zdrowia korzystają i biedni, i bogaci, a te domy, na przykład Ronalda McDonalda, to są domy, które mają po 20 pokoi. Te pokoje są wyposażone w standardzie takich bardzo dobrych hoteli, umiejscowione bezpośrednio przy szpitalu, więc tam można w kapciach w przyrodku do tego dziecka po prostu iść. Tak. No, a my tutaj, Konrad, dodatkowo jeszcze oprócz łóżek, no to tutaj w porozumieniu z panią doktor ordynator, przywieźliśmy jeszcze 8 nebulizatorów, otoskop jeden, no i takie krzesełka do karmienia dzieci. Świetnie. Także, myślę, że tak, że wykorzystacie. Także krzesełka, miejmy nadzieję, się przydadzą następnym razem, jak będziemy. No bo już pragnę powiedzieć, że tak, jak będą Państwo potrzebować jakiejś pomocy, to śmiało proszę się zgłaszać. Służymy pomocą na przyszłość, a następnym razem, jak będziemy, to się spytamy, jaką funkcję spełniają te krzesełka, które są. Świetnie. No dobrze, może jakieś wspólne zdjęcie sobie zrobimy? Jak najbardziej, tak. Państwo sobie już ustawią? Tam już na te duże. Mamy jakieś. Tak. Łóżka dla rodziców, to może tutaj dla Państwa susy. Tak. Może ja się zapnę do zdjęcia. Malina może stanąć tu koło, tak, mogę złapać w jedną stronę. Panią tam nie widać, tam z tyłu. Lepiej do przodu. Mamy? Mamy.